Dzień dobry, kłaniam się nisko. Państwa i moim gościem jest Igor Zalewski, dziennikarz, publicysta, twórca Akademii Retoryki, mój znajomy, ale nie dlatego jest naszym gościem, że jest moim znajomym. To człowiek, który pokonał koronawirusa. Cześć Igorze. Cześć, ale prawda jest taka, że jestem tutaj dlatego, że jestem twoim znajomym. Bo po chorobie miałem mnóstwo propozycji, występów medialnych, żeby opowiadać, jak się walczy z koronawirusem, ale no nie chciałem zostać covidowym celebrytą, ale dla ciebie oczywiście robię wyjątek. No to bardzo się cieszę, że dla mnie i dla naszych słuchaczy zrobiłeś wyjątek. Jak to się zaczęło? Jak się człowiek dowiaduje, że ma koronawirusa? No ma nadzieję, że to nie jest koronawirus, tak? Mnie to dopadło pod koniec sierpnia. Obudziłem się pewnego dnia z gorączką, nie najlepiej się czułem. Myślę, no cóż, jestem pechowcem, więc pewnie jako pierwszy Polak zaliczam grypę jesienną już w sierpniu. No ale potem drugiego dnia nic się nie poprawiło, trzeciego dnia nic się nie poprawiło. Miałem bardzo wysoką gorączkę, której nie byłem w stanie zbić. No i przede wszystkim byłem straszliwie słaby. No i kiedy te objawy nie ustępowały, jak to zazwyczaj ma miejsce przy grypie, no to zaczęło we mnie kiełkować podejrzenie, że to koronawirus. Wykupiłem sobie taki test komercyjny, że trzeba pojechać samochodem i tam robią ten test, tylko problem polegał na tym, że nie byłem w stanie dowlec się do samochodu i pojechać najzwyczajniej w świecie. Byłem tak słaby. To co zrobiłeś? No, szczęście moje polega na tym, że mieszkam na Woli 200 metrów obok szpitala zakaźnego. Tego szpitala, którego dyrektorem jest Andrzej Horban, szef, w tej chwili główny doradca premiera do walki z koronawirusem, tak? Tak jest. Świetny szpital, pewnie jeszcze o nim potem opowiem troszeczkę. No więc tam się dowlokłem. To był sierpień, panowały inne zasady troszkę niż obecnie. W ogóle chorowałem w bardzo dobrym momencie. Jeżeli w ogóle może być dobry moment na koronawirusa. Tak, tak. I tam przed szpitalem był taki namiot, w którym osoby, które źle się czuły, mogły sobie zrobić test. Mi tam zrobiono test. No, po dwóch dniach okazało się, że ten test wyszedł pozytywnie. Zaproszono mnie do szpitala. Zaproszono mnie? Tak. No ale dobrze, ale nie skorzystałeś od razu, tak? Nie, skorzystałem. Ja byłem sam, dlatego że moja rodzina szczęście w nieszczęściu pojechała sobie na wakacje na Mazury, więc a ja rzeczywiście czułem się fatalnie. No, a słuchaj, żeby to zobrazować... A czy ty, czy ty wiesz, skąd się zaraziłeś, gdzie się zaraziłeś? No bo miałeś jednak kontakt, mimo że rodzina na wakacjach, to miałeś kontakt z jakimiś innymi ludźmi. Nie mam zielonego pojęcia. Ja kilka dni przed chorobą byłem w Krakowie. Pozdrawiam. Kraków jest takim siedliskiem koronawirusa. W ogóle żona mi mówiła, nie jedź tam, nie jedź, bo jeszcze się zarazisz. Oczywiście, jak to żona miała pewnie rację. I pewnie się w tym Krakowie zaraziłem. Natomiast od kogo? Nie mam zielonego pojęcia. Ludzie, z którymi się tam kontaktowałem, z którymi się stykałem, po tym, jak ja zachorowałem, sami się przebadali, byli zdrowi. Więc no... Dworzec może kolejowy, może no dobrze, w pociągu. Igorze, mówisz, że byłeś słaby. Co to znaczy, że byłeś słaby? No, nie jesteś jeszcze starszym panem, bo to rzeczywiście często wygląda mniej więcej tak myślimy. No, młodzi to w ogóle myślą, że są nieśmiertelni, to oczywiste. Jak my byliśmy młodzi, też tak myśleliśmy zapewne. A cała reszta myśli, no to jest choroba starszych państwa, no takich starszych pań, starszych panów. No cóż, kiedy oglądam seriale familijne, to coraz częściej się identyfikuję z dziadkami, ale faktycznie dziadkiem jeszcze nie jestem, za co mojej córce dziękuję. No, jestem w dosyć niezłej kondycji fizycznej, tak w ogóle. Jestem zdrowym człowiekiem, nie jestem schorowany. I słabość to brzmi dosyć abstrakcyjnie. No, każdy jest słaby, jak jest chory, jak ma właśnie tą legendarną grypę. No dobrze, ale moja jak u ciebie to wyglądało? Tak, to było zupełnie coś niesamowitego. No, najlepiej chyba zilustruje to moja opowieść o prysznicu. Mianowicie po kilku dniach w domu postanowiłem się jednak umyć, bo już byłem strasznie przepocony, no i chciałem zmyć jakoś tę chorobę z siebie, więc dowlokłem się pod ten prysznic, wziąłem go, umyłem się, wyszedłem spod prysznica i musiałem się położyć. Musiałem się rzucić na łóżko, mokry, niewytarty po tej kąpieli, ponieważ nie byłem w stanie ustać. Musiałem, po prostu rzuciłem się na to łóżko, jak
jak głodny na chleb. Tak wyglądała moja słabość. Inny przykład tej słabości to już w szpitalu. Na początku robiono mi badania rentgenowskie, no i prześwietlano klatkę piersiową. Stałem przed tym aparatem i nie byłem w stanie ustać. Mało się nie wróciłem, podsunięto mi krzesło i pozostałe zdjęcia rentgenowskie robiono mi na krześle, dlatego że nie mogłem stać. Nie miałem Igor Zaleski, publicysta, człowiek, który pokonał koronawirusa, przeszedł go, jest Państwa i moim gościem. Igorze, że dobrze, a mówimy już o szpitalu. Rozumiem, że opowiadałeś mi, że ty masz to szczęście, że byłeś jeszcze w luksusowych warunkach, w izolatce. Jak wyglądała w ogóle opieka lekarska i opieka pielęgniarska w szpitalu? No tutaj chciałbym być oryginalny i kontrowersyjny, ale nic oryginalnego i kontrowersyjnego nie powiem. Była wspaniała, była doskonała. To jest w ogóle bardzo nieludzka rzeczywistość. Jest się w izolatce, odgrodzonym się jest od świata taką śluzą, do której nie ma się prawa wejść. No i odwiedzają cię tylko jakieś dziwne istoty w takich kosmicznych... No tak, kosmicznie rzeczywiście, tak? Twarzy nie jesteś w stanie zauważyć. Pościel, w której leżysz, jest plastikowa. To otoczenie jest strasznie nieludzkie. I tym bardziej człowieczeństwo ludzi, którzy się tym zajmują, robi wrażenie. Ja tam byłem po prostu wielokrotnie wzruszony dobrocią i empatią ludzi, którzy się mną opiekowali. Zarówno lekarze... jest trochę tak, że, przepraszam, wiesz, spotkali z znanego dziennikarza, celebrytę i może dlatego byli dla ciebie mili. Robert, mylisz siebie ze mną. Być może gdybyś ty tam był, to tak by cię traktowano. Natomiast mnie nikt w ten sposób nie postrzegał, ponieważ nie jestem celebrytą. Nikt nie rozpoznawał we mnie jakiegoś tam dziennikarzyny. Traktowano mnie jako normalnego człowieka i traktowano stopień człowieczeństwa, w tym nieludzkim świecie mnie otaczał, był naprawdę wzruszający. Ja kilka razy dziękując tam autentycznie się wzruszyłem i miałem łzy w oczach. Słuchaj, a dwa pytania jeszcze na koniec tej części radiowej, to jest takie, po pierwsze, czy nosisz maseczkę ciągle nadal? Tak, oczywiście, że noszę, to znaczy ja raczej nie zarażam, natomiast nie wiadomo po pierwsze jak długo, bo zdarzają się przypadki powtórnego zarażenia, a po drugie uważam, że trzeba funkcjonować w tym reżimie, który mamy, jestem jednym z obywateli, staram się zajmować postawę obywatelską. No właśnie, ale co powiesz tym wszystkim ludziom, którzy mówią, nie ma COVID-u, to znaczy być może wirus jest, ale wiesz, grypa też jest i nikt z tego powodu nie robi halo i nie zamyka połowy świata. Szczerze mówiąc, to miałem kilka takich sytuacji, kiedy ludzie odrzucali fakt, że przechorowałem COVID i jeden taki pan mi mówił, wie pan, to grypa. Ja mówię, ale jak miałem grypę kiedyś, to nie trafiłem na dwa tygodnie do szpitala. To grypa. No więc cóż, takim ludziom mówią, tak, masz rację, to tylko grypa, bo nie jestem w stanie ich przekonać najzwyczajniej w świecie, a z ludźmi odpornymi na argumenty nie ma sensu dyskutować. RMF24.pl, interia.pl. Spytam Igora Zaleskiego, człowieka, który przeszedł koronawirusa, co u niego zmienił COVID i o tym jeszcze porozmawiamy. A wszystkim słuchaczom serdecznie dziękuję, kłaniam się nisko i życzę zdrowia. Dziękuję bardzo. No dobrze, drogi Igorze, jesteśmy teraz tylko w internecie. No właśnie, co u ciebie zmienił COVID? To znaczy, co zmienił pobyt w szpitalu i przejście tego? Jest kilka zmian pozytywnych. Oprócz tego, że zmieniłeś na wadze. Tak, 13 kilo schudłem, co jest bardzo sympatycznym działaniem koronawirusa, za to jestem mu wdzięczny. Popadłem w taką abstynencję, której nie pamiętam ze swojego dorosłego życia, bo ona od choroby już trwa właściwie. Kompletnie mi się skończyła chęć na popijanie alkoholu. To musi być straszna choroba, ten koronawirus w takim razie, naprawdę. No. Tak, rzeczywiście straszna. Z pozytywów stałem się bardziej cierpliwym człowiekiem. To wynika chyba z tego, że jestem osłabiony, nie mam tej dawnej energii, którą miałem, więc używam jej tylko
sytuacjach, kiedy naprawdę ona jest potrzebna, kiedy mam do czynienia z jakimś sporem, konfliktem, głupią sytuacją domową, kiedyś bym się wkurzył, a teraz nie mam na to siły i wykazuję się cierpliwością, wynikającą z braku energii właśnie, więc jestem cierpliwszy, czy bardziej cierpliwy, przepraszam. Natomiast no, to są takie w cudzysłowie pozytywne efekty, no negatywne są takie, że właściwie nadal, a minęło to od sierpnia już trochę czasu, no tak, nadal tak, jestem tak, w takiej formie, w której byłem i już do niej nigdy nie wrócę prawdopodobnie. Mam takie poczucie skokowego postarzenia się, że koronawirus postarzał mnie o dobrych kilka lat i myślę, że no cóż, czas się nie cofa, więc już taki starszy pozostanę. Twoja córka, która nie mieszka z tobą, bo jest dorosłą zupełnie córką, też przeszła koronawirusa. Jak na przykład porównywaliście swoje objawy i nie wiem, rozmawialiście o tym? Przeszła tę chorobę i no, nie było to nic fajnego w jej wypadku. W moim przypadku to były najgorsze tygodnie w moim życiu, naprawdę. Ja autentycznie cierpiałem i to było koszmarne. Ona była przede wszystkim przerażona, ale też miała objawy, no, które powodują, że to nie jest żadna przyjemna choroba. No, i to mówimy słabość. O 22-letniej dziewczynie. Tak, w kwiecie wieku, zdrowa, młoda, fajna dziewczyna, no strasznie cierpiała. Słabość, przede wszystkim słabość, rzeczywiście dopada człowieka taka słabość i tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy cierpią na tę chorobę, to słabość jest taką kluczową cechą. Taka słabość niewyobrażalna dla słowa. No czyli to nie jest człowieka. Tak, że to boli cię bardzo, nie wiem, coś, tylko po prostu jesteś kompletnie, nie wiem, słaby i nie wiem właściwie, jak wyprawa, to określić. Wyprawa z sypialni do łazienki, 3 metry, to jest rzeczywiście wyprawa. To jest rzeczywiście wyprawa, może dojdę, może nie dojdę, a po chorobie, kiedy już funkcjonowałem w rzeczywistym, realnym świecie, no to jak rzeczywiście starszy pan, potrzebowałem drzemki albo dwóch dziennie, żeby w miarę normalnie funkcjonować, a kiedy chodziłem po tym świecie, no to starałem się mieć w zasięgu wzroku zawsze ławkę, na której mogłem przysiąść, żeby odpocząć, tak? I byłem słaby. No to rzeczywiście nie brzmi to przesadnie zachęcająco, mimo że ta utrata wagi jest jakimś elementem kuszącym. Ty mówiłeś a propos wagi, że w szpitalu cię świetnie karmiono. Tak, to był dla mnie największy szok i to jest ten element opowieści, w którą nikt nie jest w stanie uwierzyć. No tak, no, o diecie szpitalnej mówiono wiele, ale nikt nigdy nie mówił, że jest pyszna. No na 5 gwiazdek dałbym 4 tej diecie szpitalnej. Oczywiście był to pewnie efekt tego, że wcześniej przez 10 dni nic nie jadłem i wszystko by mi smakowało, ale potem, kiedy już ten pierwszy głód pokonałem, to rzeczywiście wyczekiwałem na każdy kolejny posiłek, bo był najzwyczajniej w świecie niezły. I śmieszne jest to, że kiedy to mówię, to wielu ludzi twierdzi, że uprawiam rządową propagandę, bo to niemożliwe jest, że w szpitalu było dobre jedzenie. W szpitalu zakaźnym na Wolskiej naprawdę jest fantastyczne jedzenie, jeżeli chorować, to tylko tam. Nie jestem przekonany, czy bardzo wielu naszych słuchaczy zachęciłeś do choroby. Słuchaj, ale tak między nami, to co ty tam robiłeś? No bo rozumiem, że na początku to jesteś słaby i śpisz, tak? Albo nie wiem, leżysz po prostu jak kłoda. Przede wszystkim spałem, tak. Przez pierwsze wiele dni spałem. Nie wyobrażasz sobie, ile można spać, kiedy jest się chorym. Nie wyobrażam sobie. No ja właściwie przysypiałem cały dzień, a potem całą noc. Budziłem się tylko na pobranie leków, na wizytę lekarza, na jakieś tam kontakty telefoniczne z najbliższymi, więc podczas choroby śpi się, no właściwie jak kot czy pies, można przesypiać całe dni i jest to taki sen, no, ratujący cię, no, regenerujący, ale ta regeneracja też nie postępuje jakoś szczególnie szybko.
No ale jak już tego wyszedłeś, jak już trochę poczułeś się, nie wiem, silniejszy, już nie spałeś tyle, to co, książki, czy nie wiem? Tak, książki czytałem. Istnieje możliwość taka, że można, że bliscy mogą jakąś tam paczuszkę podesłać, bo oczywiście o wizytach nie ma mowy, jeżeli to nie zabrzmiało jakoś wyraźnie, to chciałbym to podkreślić. Nikt, absolutnie nikt poza personelem medycznym do takiej izolatki nie może wejść, nawet do tego skrzydła budynku nie może wejść. Więc dostałem paczuszkę od żony i tam kilka książek, akurat mi kupiła książki o Korei, więc bardzo się podszkoliłem w temacie Korei, zarówno północnej, jak i południowej, ale rozumiem, że to nie jest temat teraz, żeby o tym rozmawiać. Nie, o dziwo nie, chociaż rzeczywiście to ciekawe, ale przepraszam, weszła i sięgnęła, o, to jest Korea, tak pierwszy z brzegu spółki, teraz no, jest w takim stanie, że wszystko przeczyta. Trudno mi za nią odpowiadać, jakie były motywy. Natomiast rzeczywiście dostałem od niej trzy książki o Korei. Jedną o północnej, dwie o południowej. Więc no, jak to z żonami nie miałem nic do gadania, tylko musiałem po prostu się w tę Koreę wgryźć. Słuchaj, ty mówiłeś jeszcze właśnie, że no nie wiesz, czy będziesz, czy zarażasz, czy... Znaczy nie, teraz nie zarażasz, ale nie wiesz, czy nie zapadniesz na koronawirusa. Czy jest jakieś, nie wiem, czy udzielano ci jakiś rad, jak cię wypisywano, no, co ci powiedzieli lekarze? No na ten temat nic szczególnego mi nie powiedzieli, dlatego że mam wrażenie, że mało wiadomo na temat koronawirusa w ogóle. To jest tak, że on troszeczkę obnażył naszą wiarę ogromną w naukę. No we wszechmoc nauki, nam się, to wszyscy widzimy. Tak. Wydawało nam się na początku, że jak jest jakiś wirus, no to zaraz wymyślą szczepionkę i problem zniknie. Jak widać, nie zniknął i zdaje się, że nie zniknie jeszcze przez jakiś czas. Wielkim sporem naukowym była kwestia maseczek, tak? Znaczy jedni naukowcy mówili, że maseczki pomagają, inni, że nie pomagają. Nie wiadomo do końca, jak on funkcjonuje. Nie wiadomo, czy można się zarażać ponownie. Raczej tak, bo są na to, znaczy są przypadki odnotowane. Zdaje się, że odnotowany też jeden przypadek śmierci osoby, która się ponownie zaraziła. Natomiast nie wiadomo, jak długo ma się tę odporność. To wszystko są takie wiadomości płynne i nie do końca sprecyzowane i takie, które w świecie nauki cały czas wywołują kontrowersje i spory. A spory ekspertów, jak wiadomo, są kompletnie nieczytelne dla takich śmiertelników jak no tak, my. Tak. To jest nawet takie spory teologiczne w średniowieczu. To jest zdumiewające rzeczywiście, że nam się wydawało, dokładnie tak jak mówisz, no przepraszam bardzo, potrafimy wysyłać sondy na jakieś zupełnie nieznane, nie wiem, tam planety albo jakieś inne tam obiekty latające, potrafimy dokonywać bardzo skomplikowanych operacji, a cholernej szczepionki na jakiegoś wirusa nie potrafimy znaleźć. No, to jest jednak jakieś... Tak, to znaczy wydaje się, że ten bożek naukowy, w który wierzyliśmy, nie wszyscy zresztą, jak pokazuje przykład koronasceptyków, no ale został jakoś obalony i wydaje mi się, że to jest też pewna nauka, która płynie z tej sytuacji, no że nauka właśnie nie jest Bogiem, że też ma swoje ograniczenia i że tak naprawdę mimo naszej ogromnej wiedzy, to jeszcze więcej nie wiemy. Igorze, słuchaj, rozmawiamy w zaduszki. Czy ty, mówiąc wprost, nie bałeś się najgorszego? Wiesz, koronawirus to są opowieści nie tylko o ludziach, którzy przeżyli tak jak ty i nie tylko opowieści o tych, którzy ciężko albo mniej ciężko to przechorowali, ale to są także dziesiątki, setki ludzi w Polsce, którzy po prostu zmarli. Nie, w moim przypadku przez moment nawet nie bałem się śmierci. Znaczy miałem świadomość tego, że mimo iż strasznie cierpiałem, bo to było cierpienie, naprawdę to było okropne cierpienie, którego nikomu nie życzę. I mimo tego, że miałem dosyć, autentycznie dosyć, raz czy dwa, no po prostu się załamałem, bo miałem już tego dosyć, chciałem, żeby to się skończyło, ale się nie skończyło. No, wiedziałem, że mój stan nie jest na tyle groźny, no żebym odszedł z tego świata. Nie miałem duszności, nie dusiłem się, no nie miałem chorób współtowarzyszących, jak to się ładnie określa, więc miałem świadomość, że ja to po prostu przechoruję, chociaż to przechorowanie było potworne, było koszmarne. Respiratora nie potrzebowałeś, ale tlen ci podawano, tak? Tak, tak, podawano mi tlen, takie rurki do nosa, dlatego że to natlenienie mojego organizmu pozostawiało troszeczkę do życzenia.
Ale nie zmieniało to mojej oceny sytuacji. Tak? Znaczy, dosyć racjonalnie to oceniałem i zdawałem sobie sprawę, że to jest kwestia dni, kiedy wyzdrowieję i opuszczę szpital. Natomiast no, wiem, że na oddziale, na którym leżałem, były znacznie cięższe przypadki i ludzie najzwyczajniej w świecie umierali. Igor Zaleski, dziennikarz, który przeszedł koronawirusa i pięknie o tym opowiedział. Był Państwa i moim gościem. Bardzo Ci dziękuję, Igorze. Dzięki, Robajcie. Dziękuję Państwu za uwagę. Trzymaj się zdrowo. Ty się trzymaj przede wszystkim, bo Ty jeszcze możesz się zarazić i tego Ci oczywiście nie życzę. Dużo zdrowia dla Ciebie i rodziny. Dzięki serdeczne. Kłaniamy się nisko. Do widzenia. Do widzenia.